Jak Państwo pewnie już wiecie, prezentacja dzisiejsza będzie dotyczyć programu PND. Jest to tak naprawdę AutoCAD, który jest ubranżowiony, że tak powiem, z nastawieniem na tworzenie schematów technologicznych no, różnych procesów, tak? Czyli to mogą być to procesy chemiczne, procesy nie wiem, petrochemiczne i wiele, wiele innych jeszcze znaczy dziedzin tutaj może korzystać z tego programu. Zasada działania jest bardzo podobna do zasady działania AutoCAD samego w sobie. Część poleceń jest wręcz identyczna, natomiast posiada AutoCAD PND pewne swoje unikalne jakby elementy, które pozwalają w bardzo prosty sposób tworzyć schematy instalacyjne czy schematy procesów technologicznych. I na tym się właśnie tutaj dzisiaj skupimy. Sam interfejs na pierwszy rzut oka, pewnie Państwo zauważyliście, że jest bardzo podobny do AutoCAD-a również. Mamy wstążkę narzędziową, mamy narzędzia. Część jest no, bezpośrednio sprzedana z AutoCAD-a. Część, widzimy zwłaszcza tych po lewej stronie, jest zupełnie nowych, przeznaczonych wyłącznie do programu PND. Zaczniemy od samego początku, od założenia nowego projektu. Mamy po lewej stronie okno Project Manager, którym zarządzamy całym naszym projektem. Ja zacznę od po prostu utworzenia nowego projektu. Tworzę sobie nowy projekt. Po kolei musimy przejść przez okno, które pozwoli nam ustalić wszelkie parametry tego projektu, począwszy od nazwy, ja go tutaj sobie nazwę prezentacja. Mogę ewentualnie jakiś opis sobie dodać jeszcze, żebym mógł ten projekt potem łatwo gdzieś tam zlokalizować, czy wiedzieć, czego dotyczy. Ustawiam wszelkiego rodzaju katalogi, w których będą przechowywane dane projektu. Tak naprawdę cały projekt to nie będzie tylko jeden plik DWG, podobnie jak rysunki AutoCAD-owe, tylko to będzie cały zestaw plików, które będą tworzyły cały nasz projekt. Czyli na razie domyślnie zostawiam te katalogi, tak jak one są w programie zapisane. Przechodzę okno dalej, ustawiam jednostki. Oczywiście tutaj poruszamy się w jednostkach metrycznych. Mamy jeszcze możliwość na rozbicie jednostek metrycznych, tak żeby na przykład średnice nominalne przewodów móc podawać w calach. Ja pozostanę w tych jednostkach metrycznych, wszystko będę podawał w milimetrach. Przechodzę dalej. W następnym oknie wybieram, można powiedzieć, normy, według których będę pracował. Dostępne są standardowo cztery typy norm. One decydują o tym, jak są wyświetlane symbole, jakie są bloki zastosowane w danym projekcie. Mamy schemat PIP, czyli Plant Industry. Mamy ISO, mamy DIN, mamy JIS ISO. To są akurat symbole według norm japońskich. Wybieram ISO, przechodzę dalej. Następne okno jakby z poziomu PND nie ma większego znaczenia, ponieważ jest to tutaj ustawienie katalogów programu Plant 3D. Jakby następna godzina będzie poświęcona programowi Plant 3D, natomiast te dwa programy są jakby spięte w jednym. Także tak naprawdę mając Planta 3D można również używać programu PND. Także ja pozostawiam na razie te katalogi domyślnie. Wybieram dalej. Połączenie z bazą danych. Nie będziemy się z żadną bazą tutaj łączyć, więc też domyślnie pozostawiam. I kończę. I w tym momencie jest zakładany nowy projekt. Po jakby zakończeniu tego procesu, on się za chwileczkę pojawi w oknie po lewej stronie, jako projekt o nazwie prezentacja, gdzie będę mógł już sobie zarządzać konkretnymi plikami DWG wewnątrz tego projektu. Chwilkę musimy zaczekać, te wszystkie katalogi są tworzone teraz na dysku, są ustawiane i po kilku sekundach mamy projekt manager, plik w plik, nazwę projektu o nazwie prezentacja. Mamy dostępne PND Drawings oraz Plant 3D Drawings. Te Plant 3D Drawings pojawia się w momencie, kiedy korzystamy z całego pakietu Plant 3D, natomiast jeżeli mamy tylko program PND, mamy wyłącznie PND Drawings. Po rozwinięciu widzimy, że nie ma żadnego pliku założonego, natomiast moim pierwszym krokiem będzie założenie nowego pliku. Tak, mamy tutaj ikonkę New Drawing, zakładam nowy plik DWG, na przykład
o nazwie 001MWG, autor, ścieżka dostępu, szablon ewentualnych potem wydruków, które możemy sobie tutaj wczytać. W zasadzie dowolny szablon AutoCAD-a, tak? Rozszerzenie DWT z plik szablonu AutoCAD-owego, więc dowolny przez nas stworzony szablon wydruku AutoCAD-a możemy tutaj użyć, czyli możemy sobie własne ramki rysunkowe wcześniej utworzyć, własne logo firmy, własnie jakby schemat rozmieszczenia elementów rysunkowych, gdzie mają być tabele, gdzie jakieś raporty, gdzie zestawienia i tak dalej. Także możemy taki sobie no, szablon wcześniej przygotować, natomiast ja skorzystam z tego standardowego PNG ISO A1 styl wydruku. Zatwierdzam, OK. Ten szablon wygląda w ten sposób, domyślnie skonfigurowany, także widzimy, że pewne pola są już auto uzupełniane. Mamy prezentacja, nazwę pliku 001. Tu możemy dopisać sobie ewentualnie jako zwykłe pole tekstowe AutoCAD-a inne dane. Przechodzę na zakładkę modelowania. Muszę jedno okno tutaj zwinąć, ponieważ przesłania mi część widoku. Jestem na zakładce model. I tutaj będę tworzył jakby cały trzon mojego projektu. Wyłączę jeszcze tą siatkę i będę z niej korzystał. Mam okno czyste, jakbym zaczynał pracę w AutoCADzie. Teraz jak faktycznie taki schemat zacząć tworzyć? Wiadomo, że schemat składa się z elementów liniowych, z linii schematycznych, z urządzeń, ewentualnie urządzeń liniowych, czyli jakieś zawory, powiedzmy, jakieś czujniki, instrumenty, nie wiem, manometry i tak dalej, i tak dalej. I takie elementy możemy sobie w tym AutoCADzie PNDD wstawiać do rysunku, natomiast potem możemy je opisywać, modyfikować, tworzyć własne biblioteki symboli, bo wiadomo, że standardowe biblioteki na pewno nie wystarczą. Można tworzyć sobie własne symbole bloków do odpowiednich urządzeń i tak dalej. Uruchamiam sobie najpierw taką pomoc w projektowaniu w PNDD, panel narzędzi, obszar narzędzi, w którym są te wszystkie bloki zgrupowane. Ja użyję tutaj skrótu klawiaturowego Ctrl-3, tak samo jak w AutoCADzie, otwiera nam paletę narzędzi AutoCADa. Natomiast ta paleta narzędzi AutoCADowa w PNDD jest zwertykalizowana. Domyślnie ona może się otworzyć z jakimiś innymi elementami. Tu mam jakieś kształtki do modelowania trójwymiarowego. Natomiast wciskając prawy klawisz na nazwie tej palety, wybieram sobie PNDD ISO i w tym momencie mam zakładki z elementami, które będę mógł wykorzystać przy rysowaniu schematu danej instalacji. Oczywiście w tym czasie, w którym mamy prezentację, jakiegoś wielkiego schematu nie zaprojektujemy, nie o to chodzi. Natomiast ważne, żeby pokazać, jak coś takiego w ogóle wykonać. Zaczniemy od urządzeń. Zakładka Equipment, urządzenia, ona jest pogrupowana na poszczególne kategorie, takie jak pompy, kompresory i tak dalej, wymienniki ciepła, zbiorniki. No, tych grup tutaj jest sporo, symboli też jest sporo, także można na pewno albo odnaleźć to, co nas interesuje od razu, albo ewentualnie dany blok zmodyfikować na swoje potrzeby. Zacznę od stawienia prostego zbiornika. Na przykład tutaj mamy jakiś barrel drum albo general column. Wstawiam zbiornik. Po kliknięciu na paletę narzędzi on jest automatycznie przyczepiony do kursora. Dokładnie tak, jakbyśmy wstawiali blok, symbol w AutoCADzie. Określam miejsce, w którym ten symbol ma się znaleźć, na przykład w tym miejscu i określam skalę tego bloku. Czyli mam domyślnie 2,5, zatwierdzam Enter. Element jest wstawiony. Mogę od razu po wstawieniu, tutaj jeszcze go nie widać, natomiast jak zatwierdzę to okno, on się pojawi. To okno to jest nic innego jak opisywanie wstawianego elementu. Każdy element ma swój indywidualny opis. Tak? Na przykład w tym momencie wstawiając zbiornik, mogę go opisać
jako typ. Domyślnie jest K, natomiast po rozwinięciu widzimy, że tych oznaczeń może być wiele. Każda grupa urządzeń ma swój identyfikator. Akurat domyślnie w programie PrintID zbiorniki są jako literka K, natomiast też zagłębiając się w dalsze ustawienia programu, mogę sam definiować, jaką literą ma być dane urządzenie opisywane. Skorzystamy póki co z tych domyślnie przepisanych, więc K będzie oznaczało mój zbiornik, litera K i numer, albo mogę wpisać ręcznie, albo wykorzystać ikonkę przypisywania automatycznego numeru, czyli pierwszy wolny numer dla zbiorników będzie tutaj wstawiony. Po wciśnięciu przycisku mamy 001, czyli opis zbiornika będzie K001. Możemy również podejrzeć sobie z tego poziomu istniejące już elementy, existing tanks, po rozwinięciu, no, zrozumiałe, że jest puste, ponieważ żadnego elementu jeszcze nie ma, ale gdybyśmy tych zbiorników mieli więcej, możemy podejrzeć, jak one są nazywane, jakie zbiorniki już są w rysunku zawarte i do tego dopasować m.in. opis. Zaznaczam jeszcze place annotation after you assign tag, dlatego że sam tag, czyli sam ten jakby identyfikator, wcale nie musi być wyświetlany na rysunku. Tak? Mamy identyfikatory, które są przechowywane w strukturze programu, ale możemy również dawać opisy. Najczęściej opis zawiera informacje takie same jak w tagu, czyli K001. Ja taki opis chcę sobie zamieścić. Styl opisu to jest equipment tag, czyli dokładnie przepisane informacje z oznaczenia. I wstawiam do rysunku. Widzimy już, nasz zbiornik jest wstawiony i w tym miejscu, powiedzmy, wstawiam jego opis K001. Czyli mamy pierwsze urządzenie wstawione. Po zaznaczeniu takiego elementu widzimy, że on się zachowuje podobnie jak blok autokadowy. Ma swój jeden punkt wstawienia, natomiast wybierając właściwości elementu widzimy, że tych ustawień jest więcej. Proszę zobaczyć, że oprócz miejsca wstawienia opisu mamy więcej informacji. Tak? Możemy sobie dodać na przykład producenta, numer modelu, dostawcę, jakiś komentarz, wagę i wiele, wiele innych informacji. Także to już jest jako element PrintID, czyli element, któremu możemy przypisywać pewne cechy, pewne właściwości. To już nie jest zwykły blok autokadowy, tylko jest to element rozszerzony. Zatwierdzam tutaj te właściwości, na razie nic nie będę zmieniał. Mam wstawiony zbiornik do rysunku. Następna rzecz. Wstawię sobie drugi zbiornik. Na przykład ten General Vessel. Wstawiam go bardzo podobnie, powiedzmy w tym miejscu. Wpisuję skalę 2,5 i również dodaję etykietę K. Następny wolny numer, widzimy, że K001 jest wstawiony w rysunku. Następny numer K002. Wstaw i opis. Mam dwa urządzenia, które w tym momencie mogę połączyć linią schematyczną. Wybieram z zakładki tutaj Lines, Primary Line Segment i łączę dwa urządzenia linią schematyczną. Warto sobie na przykład w lokalizacji obiektu włączyć punkt, dlatego że on wtedy wychwyci nam punkty charakterystyczne każdego elementu. Tutaj jest, widzimy, jakiś punkt charakterystyczny podłączenia zbiornika. Oczywiście możemy korzystać też z innych, na przykład najbliższy, tak żeby móc praktycznie w dowolnym punkcie ten element podłączyć. Na tym etapie jakby nie jest ważne, w którym momencie, w którym miejscu jakby podepniemy tą linię, na przykład z tego miejsca czy z innego. Łączymy dwa elementy. Widzimy, że linia jest rysowana wyłącznie ortogonalnie, czyli poziomo i pionowo. Tak jest ustawione w opcjach projektu. I to jest raczej wygodne. Rzadko spotyka się, żeby w schematach były linie pod innym kątem niż 0,90. Dlatego też prowadzę tą linię na przykład w ten sposób. Tak, tutaj do elementu. Połączyłem dwa elementy linią schematyczną.
I teraz najeżdżając na taką linię, mogę dostać o niej również informację, ponieważ nie jest to zwykła kreska autokadowa, tylko jest to linia schematyczna. Proszę zobaczyć w takich szybkich właściwościach, tylko po najechaniu na tą linię, mam informację, co ta linia łączy, czyli from K001 do K002. Czyli nie jest to jakaś tam oderwana linia, tylko ta linia już jest spięta z tymi dwoma elementami. Do takiego elementu mogę dodawać również opis. Tak samo jak dodawaliśmy opis K02, K01 do urządzeń, tak samo mogę opisywać linię. I proszę zobaczyć, zaznaczam taką linię i pod prawym klawiszem mam Assign Tag, czyli dodaj oznaczenie, dodaj, nie wiem, etykietę, dodaj taką indywidualną informację o danym elemencie. I mam podobne okno jak w przypadku zbiorników, natomiast różne są informacje. W przypadku przewodu podaję średnicę, na przykład niech to będzie średnica 50, podaję specyfikację, czyli z jakiego materiału jest ten element budowany, na przykład 100HC01 ze stali PN, czyli to jest klasa ciśnieniowa, do jakiego ciśnienia może taka rura wytrzymać, ustalam właśnie na podstawie tych specyfikacji. Pipeline Group Service, czyli co faktycznie wewnątrz tej rury się znajduje, co tą rurą przepływa. Na przykład wybiorę sobie, co tu można wybrać, wastewater, jakieś ścieki na przykład. Widzimy, że tych grup serwisowych, czyli medium, jakie ma być, jest całkiem sporo, więc też możemy tutaj mieć spore pole do wyboru. I dane medium, czy dany element wskazać sobie. Ja wybieram, jak mówiłem, wastewater, czyli ścieki, i pipeline, group number, mogę sobie dodać grupę, numer grupy dla poszczególnych linii, na przykład wpiszę 1. Jest to pierwsza linia, więcej nie ma, więc tutaj w istniejących nie będziemy mieli więcej informacji. Umieść etykietkę po zatwierdzeniu oznaczenia. Wprowadzam na przykład w tym miejscu. I widzimy teraz, że ta etykieta została dopięta do tej linii w miejscu wstawienia. Jej geometria jest równoległa do prowadzenia linii i informacje są w niej zawarte, takie jak wpisywałem, czyli średnica 50, specyfikacja, medium, jakie ma być, i numer grupy dla linii. Po wstawieniu takiej linii cały czas mogę edytować tą linię, zmieniać jej geometrię, zmieniać jej przebieg. Mamy do tego specjalne uchwyty połączeniowe i uchwyty, którymi możemy zmieniać geometrię. Na przykład przesuniemy tą linię w tą stronę, opis jest zakotwiczony do tej linii, jest przyczepiony, tak więc opis zmienia się razem z tym elementem. Kolejna rzecz. Mamy dwa elementy. Mamy przewód łączący dwa zbiorniki. Możemy dodać sobie jakieś urządzenie liniowe, czyli urządzenie, które znajduje się na linii. Wiadomo, że te ścieki same z siebie nie przypłyną, no chyba że jest duża różnica wysokości, ale możemy pomóc im, wstawiając na przykład pompę. Czyli zakładka Equipment, pompy, General Pump na przykład. Wybieram symbol, widzimy przy kursorze, i wskazuje miejsce, w którym ta pompa ma być stawiona, na przykład tutaj. Widzimy, że geometria tej pompy, kierunek przepływu jest również dopasowana do linii, jaką wskażemy. Numer 001. Tak, czy mam pompę, mam pokazany kierunek przepływu, cieczy i opis P001. Innymi elementami, które wstawiamy na linii, które automatycznie się do linii przypisują, są wszelkiego rodzaju zawory. No wiadomo, że sama pompa na przewodzie nie będzie zamieszczona. Warto dodać zawory odcinające przed pompą, za pompą, jak również przy zbiornikach. Dlatego z zakładki Valves wybieram sobie zawory. Zawory odcinające, na przykład zawór kulowy. Element przypięty znowu do kursora i pokazuje miejsce, w którym ma być on wstawiony. Na przykład tutaj mam wstawiony zawór na rurze o średnicy 50 z opisem HA101. Takie jest domyślne oznaczenie zaworów kulowych.
Tak samo za pompą 50 średnica HA 102. No i jeszcze jakiś zawrót odcinający, powiedzmy, za pierwszym zbiornikiem HA 103 i zawrót odcinający przed drugim zbiornikiem HA 104. Czyli widzimy, że wstawiając taki zawór, nie musimy ręcznie jakby wypełniać, sprawdzać, na jakiej jest on średnicy, na jakiej rurze, tylko od razu te informacje są sczytywane z elementu wstawionego. Zauważmy również, że pozmieniały nam się linie. Wcześniej ta linia pokazywała nam, że jest od K001 do K002. W tym momencie, po wstawieniu elementu typu pompa, ta linia jest od K001 do P001, czyli jest już informacja, że nie jest ona do zbiornika, tylko do pompy. Natomiast ta jest od P001 do K002. Czyli dynamicznie nam się te zmiany aktualizują. Jeżeli wstawiamy jakiś element, on jest wykrywany i oznaczenia linii są dopasowywane do tego typu elementu. Możemy wstawić jeszcze innego rodzaju zawory, zawory kontrolne. Tu mamy zawór control valve. Działają one troszeczkę inaczej. Taki element mogę wstawić do rysunku bardzo podobnie jak zawór odcinający czy kulowy, na przykład tutaj. Jest akurat żółtym kolorem, więc nie wiem, czy będzie go dobrze widać. No co, to słaba troszkę, ale zaraz spróbujemy zmienić jego kolor. Ok. Tutaj też pozmieniamy. Całą warstwę zmienimy na niebieski, powiedzmy. Ok. Widzimy, jak ten zawór wygląda w tym momencie. Mamy ten zawór podzielony na dwie części. Pierwsza część to jest jakby kształt samego zaworu, samego mechanizmu. Mogę go za pomocą uchwytu tutaj zmodyfikować. Tego uchwytu. Tak, czyli mogę go zamienić na zawór kulowy również. Z dopasowaniem odpowiedniego instrumentu, czyli na przykład przepony, jak w tym miejscu, czyli zawór regulowany przeponą lub na przykład zawór tłokowy czy jakiekolwiek tutaj inne dostępne z menu. Tak, czyli tych informacji też możemy tutaj więcej zawrzeć. Zawór tłokowy na przykład. Czyli aparatura również kontrolna, pomiarowa. Mamy w tym momencie utworzony taki dosyć prosty schemat dwóch urządzeń. Pompy między nimi połączonych liniami. Póki co korzystaliśmy z tych elementów tutaj zgromadzonych w naszej palecie narzędzi. Natomiast jak mówiłem, możemy tworzyć również własne elementy. I teraz zrobimy sobie jeszcze jeden krok, czyli poprowadzimy linię z tego zbiornika, czyli wyjście z tego zbiornika do jakiegoś nowego komponentu. Rysuję linię, na przykład stąd. Dotąd, na razie nie będę jej do niczego dopinał, dodam jej informację, czyli assign tag. Średnicę zrobimy na przykład większą, 65. Specyfikacja niech będzie ta sama. Tu też będzie wastewater. Grupa druga. Zamieszczam opis. Dodaję zawór odcinający na linii. Widzimy, że tu jest już średnica inna, 65, sczytana z przewodu. I warto byłoby tutaj na końcu dodać jakiś element, jakieś urządzenie czy jakiś zbiornik. Na przykład zastosujemy jakiś zbiornik otwarty, jakiś kontener, do którego będą te elementy dalej spływać. I teraz taki element, nie będę go wybierał z listy, tylko utworzę go jakby na własną rękę. Wybiorę z narzędzi autokadowych po prostu rysowanie polilinii. Narzędzia autokadowe mogą nie być wprost wyciągnięte tutaj na wstążkę, natomiast możemy korzystać z poleceń tekstowych lub na przykład draw polyline.
i rysuję jakiś zarys urządzenia. Włączymy sobie nawigację. Narysowałem prostą polilinię. Zwykła autokadowa polilinia. We właściwościach widzimy pole. Nic szczególnego tutaj się nie zadziało. Natomiast dzięki temu, że jesteśmy w PNDD, a nie w AutoCADzie, możemy ten element narysowany polilinią po prostu zamienić, tak żeby był rozpoznawalny jako urządzenie z segmentu PNDD. Wystarczy zaznaczyć tą polilinię. Nawet nie muszę jej przekształcać na blok AutoCADowy. Prawy klawisz Convert to PNDD Object. Czyli bezpośrednio konwertuje do obiektów PNDD. Muszę oczywiście wskazać tylko, co to jest, bo program sam z siebie nie będzie rozpoznawał po kształcie, co to jest za urządzenie. Ja na przykład wiem, że jest to zbiornik i na przykład kontener. Czyli określam na liście, co to jest za urządzenie. Widzimy, możemy narysować sobie własną pompę, ją tutaj wskazać, wymiennik ciepła, cokolwiek. Zawory również, inline assets, zawory. Dlatego też mam jakby ograniczone możliwości do tworzenia własnej bazy danych, własnej bazy symboli, bibliotek i podobnych elementów. Wybieram kontener, OK. Pojawia się pytanie specify insert base point, czyli tak jakbym tworzył blok, punkt stawienia dla tego elementu, na przykład w tym narożniku i jest zamieniony na element PNDID. Prawy klawisz properties. Mamy już informacje o tym urządzeniu. Mogę dodawać również producenta, model i wszelkie inne tutaj wypełnienia. Typ widzimy od razu się przypisał na K, czyli jest to zbiornik. Mogę dodać do niego etykietkę. Prawy klawisz assign tag K003. Czyli bardzo prosty sposób na tworzenie własnej biblioteki symboli, które można oczywiście potem wykorzystać do innych projektów, nie tylko w ramach tego projektu, ale również do innych. Tak gotowe już raz stworzone bloki mogą być przenoszone, czy kopiowane, czy wręcz używane. Natomiast po wstawieniu takiego elementu ręcznie, ta linia cały czas nie ma informacji o jej jakby zakończeniu, z czym jest połączona. Widzimy, że jest tak, jest from K002, czyli do odbiornika drugiego, natomiast nie ma przypiętej informacji o odbiorniku jakby na tej linii, na elementu końcowego. Dlatego też możemy taką linię zaznaczyć i pod prawym klawiszem mamy również schematic light attach to component, czyli mogę przypiąć do urządzenia. Attach to component wskazuje component to attach, czyli mój zbiornik utworzony i punkt wstawienia, czyli na końcu linii wskazuje miejsce, w które ma być połączenie tych dwóch elementów. Tak, i w tym momencie mam już from K002 do K003. Na formalności wstawię jeszcze jakiś zawór na końcu, żeby móc ewentualnie odciąć, chociaż tutaj nie ma żadnego urządzenia, jest tylko zawór w tym miejscu, więc równie dobrze mógł tam tym pozostać. Nieważne. Mam schemat z wykorzystaniem własnych, tworzonych własnych bibliotek elementów. I tak w zasadzie mógłbym tworzyć różne schematy, czy to są procesy technologiczne, czy jakieś schematy, nie wiem, ogrzewania, instalacji solarnych, czegokolwiek. Tak mogę tworzyć własne elementy, kotły, jakieś, nie wiem, wyniki ciepła, aparaturę pomiarową. Każdy symbol możemy sobie stworzyć. Mogą być również wykorzystywane bloki AutoCADowe, tworzone już takie typowo w edytorze bloków AutoCADa, bloki parametryczne. Jeżeli ktoś zna dobrze już AutoCADa, potrafi takie bloki parametryczne tworzyć, może je tutaj zamieszczać. I jakby tak jak mówiłem, nie ma ograniczeń co do symbolu. Każdy symbol, który sobie wymyślimy, stworzyć i zastosować w PNDID, przypisując mu odpowiednią definicję urządzenia, tak jak ja to zrobiłem w przypadku tej polilinii dla na przykład zbiornika otwartego dla kontenera. Przejdźmy teraz troszeczkę do ustawień programu, może nie ustawień, a edycji elementów. Bo to, że udało nam się jakiś schemat narysować, to jest połowa sukcesu. Cały dalej szkopuł tkwi
w zarządzaniu rysunkiem, w zarządzaniu chociażby opisami, tak? Bo może nie chcę mieć opisu P001, a na przykład inny. Może nie chcę mieć do zaworów HA102, tylko na przykład zawór kulowy 102. To wszystko możemy również w programie modyfikować. Tym miejscem, w którym to całe sterowanie się odbywa, to jest Project Manager i tutaj na dole Project Setup. Wszelkie ustawienia rysunkowe dla naszego projektu. O tym oknie mógłbym opowiadać jeszcze ponad godzinę, dlatego też skupię się tylko na najważniejszych rzeczach. PND DWG Settings, rozwijam listę. I mamy PND Class Definitions. Tutaj są zgromadzone wszystkie informacje o zastosowanych przez nas urządzeniach. Wcześniej możemy sterować ewentualnie jeszcze połączeniami End Connections, czyli na przykład połączenia kołnierzowe, połączenia spawane, czy spawane, nie wiem jak nazwać, gniazdowe chyba, czyli połączenia rury w kielichu i zaspawane. Ustawienia linii, czyli symbole do przenikania linii, do wycięcia linii, ustawienia tych uchwytów do edycji linii schematycznych, ustawienia eksportu, importu itd., itd. Natomiast to, na czym chciałbym tutaj się bardziej skupić, to jest właśnie PND Class Definitions, czyli definicje obiektów PND. I załóżmy, zajmiemy się zbiornikami, czyli na przykład Engineering Items, Equipment. Na pewno w Equipment są zbiorniki. Rozwijam dalej Tanks i na przykład Container, czyli ta rzecz, którą dodałem. Tu akurat jest symbol inny, domyślny symbol ISO, natomiast taki kontener ja zastosowałem i takie ustawienia możemy tutaj jego modyfikować. I to, co tu się znajduje, to jest tak naprawdę ustawienie właściwości. Proszę zobaczyć te pola, które tu się pojawiają, czyli na przykład weight, number, area, diameter, capacity. To jest to wszystko, co pojawia się potem we właściwościach danego elementu. Czyli tutaj już mogę jakby opisywać, kto ma być producentem, jaki to jest numer modelu, kto jest dostawcą, komentarz i tak dalej. Na przykład typ. To, co mówiłem na początku, litera K, mogę zmienić dowolną inną. Inną, na przykład, nie wiem, Z. ZB, nie, ZB nie da się wpisać. Z, pojedyncza literka. Czyli widzimy, że tych pól tutaj jest całkiem sporo i tyle informacji możemy o takim elemencie zawierać. Na samym dole, aha, może jeszcze nie o tym, co jest na samym dole, ale informacje o tym, że do tego, co jest, możemy dodawać własne pola. Na przykład chciałbym dodać pole rok produkcji takiego urządzenia. Dodaję przyciskiem Add nowe pole, na przykład rok produkcji. Nazwa wyświetlana. OK. Mam rok produkcji w tym miejscu. Wpisuję 2012 na przykład. Czyli mogę takie pola dodawać sobie ręcznie dla siebie. Natomiast to, o czym zacząłem mówić, to jest opisywanie. Ostatnia pozycja, tag format name. Equipment, tag, czyli to, co jest w tej chwili wyświetlane, K003, jeżeli się nie mylę. Natomiast również etykietę mogę stworzyć na własne potrzeby, czyli nie musi tam być wcale informacji o K001, tylko na przykład dowolną informację z tych mogę również zamieścić na etykiecie, czy w opisie. Wybieram nowy format etykiety dla class container, czyli dla wszystkich kontenerów użytych. Format name, na przykład nowy, nowy format opisu, liczba pól, powiedzmy 3. Pierwsze pole, pierwszą ikonką wybieram, co ma w tym polu się znajdować. Niech będzie to typ. Okay. Typ, tutaj mamy jakby znak rozdzielenia, czyli będzie myślnik. Drugie, na przykład numer, myślnik i na przykład rok produkcji. To, co dopisałem, jest już dostępne na liście, więc również rok produkcji mogę
tutaj dodać. Tak? Czyli stworzyłem nowy typ etykiety, który będzie zawierał trzy informacje. Typ, numer, rok produkcji. Mogę oczywiście tych informacji dodawać więcej. W każdej chwili mogę ilość tych pól sobie modyfikować. Zatwierdzam, OK. Mam na liście nowy. Zmieniam tylko tutaj tak format name na nowy. Zatwierdzam apply. OK. Po zatwierdzeniu wracam do rysunku. I widzimy, że przy ponownym dołączeniu etykiety do tego tonera mam już K003, rok produkcji 2012. Assign w tym miejscu. Tak, czyli mam, ta jest niepotrzebna, mam nowy typ etykiety K003, rok produkcji 2012. I takich przykładów można tutaj podać bardzo dużo. Do każdego praktycznie elementu można takie zmiany stosować, czyli własny opis danych elementów. Tak samo ma się sprawa z zaworami. Również mogę zmienić dla zaworów kulowych sposób opisywania, na przykład nie H, a tylko ZK, zawór kulowy. Spróbujemy to tak szybciutko zrobić. Szukamy w naszej liście class definitions zaworów. Zawory są w części inline assets, czyli elementy liniowe, zawory ręczne i na przykład zawór kulowy w tym miejscu. Tak, tu w zaworze kulowym możemy jeszcze ewentualnie zmienić symbol. Jest na razie jeden, ale możemy w każdej chwili dodać nowy symbol według własnego wzoru. Możemy edytować ten blok, czyli edit blok jest przejściem do edytora bloków autokadowego. Ja już wcisnąłem, więc zobaczymy. Tak, jesteśmy w edytorze bloku takiej wewnętrznej aplikacji AutoCAD, gdzie możemy, nie wiem, zmieniać punkty zaczepienia tego zaworu, zmieniać jego geometrię, konstrukcję, cokolwiek. Nie zapisuj zmian. Również możemy tutaj dodawać informacje, tak jak w poprzednim przypadku tego kontenera. Dodam również rok produkcji. Mamy rok produkcji. Kody, czyli HA, zmienię sobie na przykład na ZK, zawór kulowy. Tak, i teraz to samo, co robiliśmy ze zbiornikiem. Nowa etykieta. Nowy niech będzie. Dodamy w pierwszej kolejności kod, czyli ten ZK. W drugiej kolejności numer. W trzeciej kolejności rok produkcji. OK. A nowy już istnieje. To nowy zawór. Mamy nowy styl. Zmieniam domyślnie na nowy zawór. Apply. OK. Zaznaczam zawór assign tag HA. No, powinien się zmienić, nie zmienił się. Musiałem jeszcze o czymś zapomnieć. Zawór kulowy 102, rok produkcji 2011. Ten sobie już. O, ten też się zaktualizował. Okay. Mamy średnicę, zawór kulowy 102. 2011. Podobnie jak z naszym zbiornikiem. Kolejny jeszcze element, o którym trzeba wspomnieć w przypadku PNDID. Tak jak mówiłem o tym project setup i ustawieniach każdego elementu, można by opowiadać godzinami. Natomiast to, o czym trzeba również wspomnieć, poza tworzeniem rysunku i edycjami, to jest Data Manager. Tutaj mamy na wstążce ikonę Data Manager, które otwiera nam okno zarządzania całym projektem. Widzimy po lewej stronie drzewo projektu, czyli wszystkie elementy, które są wykorzystane, na przykład engineering items, pompy, zbiorniki, zawory, czyli to wszystko, co mamy wykorzystane. Na przykład, jeżeli zaznaczę pompy, mam informację o wykorzystanych przeze mnie w tym rysunku
pompach, czyli P001 typ, general pump i tak dalej. Tych danych nie wypełnialiśmy, więc one są również puste. Natomiast możemy je spokojnie tutaj również zamieszczać. Tak, czyli model number na przykład 1011, producent, cokolwiek, tak? Możemy takie informacje sobie tutaj zamieszczyć. I to się tyczy wszystkich elementów, które są w rysunku wykorzystane. Czy to będzie zawór, na przykład zawory kulowe, mamy 3 wykorzystane, 2 na średnicy 50, 1 na średnicy 65, HA101, ZK102, HA106 i tak dalej. Wszystkie informacje o zaworach. Bardzo ważnym elementem tego Data Managera jest możliwość importu i eksportu. To w zasadzie jest bardzo fajne narzędzie, które bardzo upraszcza sprawę, ponieważ możemy to, co jest w tych tabelach, bezpośrednio wyeksportować do programu Excel. Proszę zobaczyć, mam zaznaczone zawory ręczne, czyli hand walls, i wybieram eksport. I te dane, które są w tabeli, zostaną wyeksportowane do pliku Excelowego. Wybieram eksport, wyświetlone dane, ścieżka tego pliku, czyli w moich dokumentach pojawi się plik Excel o nazwie 001 Hand Walls. OK. Spróbujemy go odnaleźć. Dokumenty Państwo widzicie też u siebie. 001 Hand Walls, czyli plik Excelowy. Uruchamiam Excela. I mam już w tabeli Excelowej informacje o elemencie. Czyli mam General Valve, Ball Valve i wszystkie zawory, które są wykorzystane. Czyli mamy również od razu kategorie tworzone jako zakładki pliku Excelowego. I teraz na przykład mam tutaj zawory kulowe. Chciałbym zmienić tutaj wszystkie na oznaczenie ZK102 i rok produkcji, a nie na przykład HA101. W tym miejscu mogę dokonywać edycji. Na przykład ten nazwiemy ZK101. Ten nazwiemy ZK106. Tak, czyli te informacje możemy tutaj wypełnić. Rok produkcji 2011. 2011. Kod ZK. Połączenia są akurat tutaj niezdefiniowane. I to, co zmodyfikowaliśmy, możemy zapisać i wciągnąć z powrotem do programu PaintID, łącznie z zastosowaniem tych zmian. Możemy na przykład zmienić średnicę, zmienić cokolwiek. Zapisuję ten plik, zapisz i zamykam plik Excel. Zmieniłem zawory kulowe, zamykam. Plik został zapisany ponownie, widzimy, godzina się zmieniła i teraz wewnątrz programu PaintID, znowu zaznaczając Hand Walls, mogę zaimportować plik, który właśnie przed chwileczką zmodyfikowałem, czyli 001 Hand Walls Open. Wyświetlone dane, OK. Teraz po zaimportowaniu tego pliku mamy żółte pola, które oznaczają nam informacje, które zostały zmienione. Tak, czyli widzimy, że dopisaliśmy tutaj nowy tag 106, dopisaliśmy rok produkcji przy tym pliku i nowy kod dla urządzenia. Również na rysunku mamy oznaczone te elementy, które zostały zmodyfikowane, czyli ten zawór został zmodyfikowany, ZK101, który został zmieniony nazwa z HA na ZK właśnie i drugi
HA106 też został zmieniony na 106. I teraz widzimy, że te dane są jeszcze niezaktualizowane, ponieważ cały czas mam możliwość kontroli. Czy te dane, które zostały zmienione w Excelu, mam zatwierdzić, czy może mam je odrzucić? Jeżeli chcę zatwierdzić, mam ikonkę Accept, ewentualnie Accept All. Aha, zmieniłem tak, a on jest automatycznie dopasowywany, więc tutaj nam się nie zmieni, ale spróbujmy dalej. Trzeba było po prostu tutaj zmieniać, a nie jako tag. Ale pozostałe dane możemy zaakceptować. Tutaj nie da rady, więc odrzuć. Odrzuć. Tak, czyli możemy przy zmianach raczej operować kodami niż samym tagiem. Tag jest domyślnie komponowany według zasady, dlatego też wystarczy tutaj jakby zmodyfikować to miejsce. Po akceptacji bądź odrzuceniu mamy zmiany wprowadzone. Ja spróbuję jeszcze tylko, zaraz zobaczymy sobie, który to jest zawór. HA106. Spróbujemy dodać nowy opis do niego. I widzimy, że po dodaniu nowego opisu już mamy ZK. Dodaj. ZK106-2011. Czyli informacja, którą dopisałem w Excelu 2011, została również dopasowana do tego zawodu. Bardzo ważne będzie, uważam, bardzo przyjemne w przypadku tworzenia raportów, zestawień urządzeń. Możemy w prosty sposób sobie wyeksportować na przykład, nie wiem, wszystkie zbiorniki, tak? Czyli wybieram tanks, eksport, nie, to eksport do pliku Excelowego, same zbiorniki. Bardzo szybko tworzyć sobie je w Excelu. I poszczególne elementy modyfikować. Czy to będą kontenery, general column, general vessel. Mamy trzy typy urządzeń, na końcu mamy wszystkie. Poszczególne numery, poszczególne dane możemy tutaj spokojnie zmienić. Na przykład typ. To jest tylko do odczytu akurat, tego nie możemy zmienić. Ale podobnie jak z zaworami, te dane możemy tutaj modyfikować. Czy to dodawać, nie wiem, informacje o producencie, wadze urządzenia, klasa ciśnienia itd., itd. Te parametry tutaj mogą się pojawić. No i po zapisaniu takiego pliku z powrotem możemy go wciągnąć do programu. Gdzie byłem? Tutaj w zbiornikach. Importuj zbiorniki. Widzimy, że w tym zbiorniku nastąpiła jakaś zmiana. Żółte pole się pojawiło. Wstawiliśmy jeden z wymiarów. Akceptuję i element został zmodyfikowany. Także moim zdaniem to są najważniejsze informacje, jakie warto przekazać, jeżeli ktoś zaczyna pracę z BIM Daily. Na samym początku wstawianie elementów, łączenie ich przewodami, wstawianie elementów na liniach, tworzenie własnych bloków. Następnie project setup, ustawienia dla etykiet, ustawienia dla urządzeń, zmiana symbolu i tak dalej. I na końcu data manager, czyli eksport, import do Excela, modyfikacja danych w formie tabelarycznej. Także w ciągu godziny tyle mniej więcej da się przedstawić. Oczywiście sam program ma jeszcze wiele, wiele innych funkcji, ustawień, długo by o tym opowiadać. Natomiast, tak jak mówię, w tak krótkim czasie no nie zawsze można ze wszystkim zdążyć. Ta prezentacja, którą teraz prowadziłem, jest oczywiście nagrywana i powinna się pojawić w ciągu, nie wiem, 2 tygodni na naszej stronie procad.pl. Bodajże to jest strona procad.pl/netcafe/więcej. Tam są zamieszczane informacje o właśnie takich prezentacjach, czyli nagrane prezentacje, które można sobie ewentualnie obejrzeć czy pobrać.
Ja napiszę jeszcze swój adres mailowy, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania dotyczące programu, chętnie się moją wiedzą z Państwem podzielę. Program oczywiście można pobrać sobie ze strony Autodesk do testowania, z autodesk.pl odnaleźć odpowiedni program i tam zawsze jest odnośnik do pobierania wersji demonstracyjnej. Także ja na tą chwilę dziękuję. Tutaj już mój kolega Radek Wiśniewski przygotowuje się do prezentacji Plant 3D.